Rozpoczynamy kolejny pojedynek w turnieju Africa TV Super Tournament. O, nawet brawka jakieś tam słychać w tle. Sir Armani. No i oczywiście rywalem jedynego tarańskiego mistrza świata jest Armani. Zawodnik grający zergami. Ciężkie zadanie przed nim, bo jak patrzę na statystyki, to Armani ostatnich 6 meczów turniejowych z Bianem przegrał, z czego dwa ostatnio były, no może już jakiś czas temu, bo 3 miesiące temu, ale no to było nawet offline, czyli właśnie w tym studio GSL podczas turnieju GSL Codes. No a teraz podczas Super Tournamentu ponownie się spotykają, tutaj też jest mecz historii. Bian ma 8-0 z Armanim podczas właśnie turniejów offline, czyli w takich studio granych jak teraz. No i przez internet 90-40 to chyba wynik, w sumie to chyba wynik w mapach, a nie w pojedynkach, ale no to też bardzo wymowna statystyka. Także Bian jest tutaj zdecydowanym faworytem. No zdecydowanie. W zasadzie każda statystyka mocno przemawia za Bianem, ale może będzie jakaś ciekawa niespodzianka, może będzie jakieś zaskoczenie, kto wie. Chociaż Bian już zaczyna od przejęcia inicjatywy, trochę tak jak Maru lubi otworzyć reaperami na zerga, to widzę, że Bian też idzie podobnym tropem i od razu będzie króciutko. No i szanuję. Zobaczymy, jak to otwarcie Double Reaper. Armani, jak widać, na razie nie robi jakichś konkretnych kroków, no ale właśnie jego Overlord zobaczył, że to są te dwa Raksy, że są dwa Supply Depoty, no to wszystko krzyczy Reapery. No, ale zapewne tylko 3 Reapery. Oczywiście nie ma przymusu grania tylko 3 Reaperów, ale teranie doszli metodą prób i błędów, że często po prostu, no nie opłaca się więcej ich robić. Ale to też nigdy nie wiadomo, bo jak może dany zawodnik się poczuje jakoś pewniej danego dnia, albo jest bardziej chętny do podejmowania ryzyka, to zagrałby i więcej. No, albo mi się wydaje, albo przed chwilą zobaczyłem, że Bian zakolejkował nawet 4 Reapera. O, i 5 też, tak. Okej, dobra, to jestem pozytywnie zaskoczony. Maru zazwyczaj grał 3 Reapery, większość teran też, a Bian nawet więcej. Armani gra Roach Warren. A nie, chwileczkę, bo tak powiedziałem z tymi Reaperami, a to jednak, a nie, to nie, to okej, okay, spokojnie, przepraszam bardzo, jednak te 50 gazu poszło na reaktor. A to nie, to jednak psikus, to jednak 3 Reapery. Jednak nie ma niespodzianki. Padnę mikrobiana. Wow, dwie drony mu jeszcze wyciągną. Nie no, mega dobrą kontrolę ma w tej chwili Bian i już w zasadzie ustanowił lekkie prowadzenie na pierwszej mapie, a zaraz może nawet dowie się o roachach. Chociaż po samej liczbie dronek już można nabierać podejrzeń, bo jest ich tutaj troszeczkę niewiele. Ciekawe, czy Bian już się tego spodziewa. No, zaraz... O nie, te Reapery wchodzą w taki sposób, że królowych nie ma, lingów nie ma niczego. No i teraz widać roach, że widać wszystko. Jeszcze trzecią dronę wyłapał. Ale szanuję też ten spokój Biana, bo on, okej, widzi roacha i zamiast tam panika, gaming nie wiadomo co, spokojnie, dokończymy jeszcze tę napoczętą dronę i dopiero wtedy bunkry i jakaś reakcja w bazie. Dużo czasu mam przecież, zanim te roacha przejdą przez mapę. To jest pewnie z 20 sekund może nawet. Zobaczymy też, czy Armani zaatakuje z pełną siłą, bo na razie to robi drony, więc chyba to ma być tylko taki push lekko obijający rywala. Świetne wykorzystanie Reaperów tutaj na środku, wow. Jeszcze o tym pamięta, żeby Reapery tak ustawić, żeby nie dało się ich złapać, a żeby lekko obić przeciwnika. Oczywiście już jest tylko jeden Reaper, ale mogły to być te trzy. Obicie Steampaka, obicie tych laba, który opracowuje tę kluczową umiejętność. Rozwalił jeszcze Overlorda tutaj Bian, bardzo mądrze. Wow, jak on dobrze gra, jak oni wszyscy dobrze grają w tym GSL-u. Kurczę, to jest inny poziom, mam wrażenie. Super, oni grają, kurczę. Dobrze. Ile drobnych elementów jest wykonywanych znakomicie. Roach dokończony, pozostały już tylko Ravagery. No i nie ma tutaj za dużo do powiedzenia Armani. Ale i tak atak nie był taki zły, bo zatrzymał Steampaka, zawsze jakiś tam Supply Depot został rozwalony. Boże, Armani ma 108 punktów zaopatrzenia możliwych. Naprawdę on tyle Overlordów nabudował, że... Nie no, Armani Overlordami tutaj wygląda, jakby chciał Biana pokonać. On stracił jednego Overlorda przy tym ataku. I ma ich 13. Co się dzieje? Armani coś...
Armani chyba się zorientował, że zrobił 13 overlordów w 5 minucie gry. No panie Armani, no to nie o to chodzi. O co chodzi? Armani overlordami chce go zaszczuć. Ładnie nam to wypunktował obserwer, że coś tutaj jest nie tak chyba. Ale fatalny błąd, no jak to? Ktoś tyle overlordów kupił i nie robił reszty rzeczy. A niby też pro gamer. No, pogubił się, zestresował się, nie wiadomo, ale... Fatalny błąd. No i teraz, no przez to ani nie ma dron, ani nie ma jednostek. No nie ma nic sensownego tutaj Armani. On powinien ten atak zmiażdżyć, złapać z zerglingami pewnie. A tak to może nawet stracić trzecią bazę, jakby coś bardzo poszło źle. Padnę atak Biana. Może nie ma steampaka, ale no umiejętnie wyciąga kolejne roachy. Jeszcze jest concussive shells, więc są te roachy spowalniane każdym uderzeniem marudera troszeczkę. No potem odzyskują prędkość, ale bardzo ciężko się z czymś takim walczy z perspektywy zergowej. Jest ta kontrola terana znakomita. Tu podchodzi, tu odchodzi. To są takie lekkie przejścia. Ale bardzo zwiększają wydajność jednostek Biana. Jeszcze Ravagera chyba złapie. No pewnie, że złapie. Nie no, pięknie gra Bian. I jeszcze Roacha. Klasa. Dobra presja Biana. Jest oczywiście na prowadzeniu teran. Może zaopatrzenie jeszcze tego tak w pełni nie ukazuje, ale no to nie powinno być tak, że Zerg ma takie samo wydobycie, tyle samo dron. Co teran w 7 minucie gry. Powinno być tego dużo, dużo więcej. No ale cóż, próbuje Armani coś urzeźbić tymi roachami. Ale nie jest to idealna kompozycja. No i teraz, czy ma jakiekolwiek szanse Armani, żeby się obronić? Wydaje mi się, że nie. Ale, no, może się mylę. Bian nawet bez mediwaków. Znaczy, mediwaki będą, one dolecą, ale chcę po prostu Bian zaatakować tak szybko, jak to możliwe. 10 maruderów łącznie na mapie dla Biana. Tutaj jest ich, no, kilka mniej. Ale i tak to jest bardzo, bardzo silna grupa jednostek. Natychmiast snajpuje haczerkę Bian. Od tego zaczął. Od deseru, dobra. No i nawet nie chce się tam dalej kopać z koniem, bo atakowanie tych jednostek Armaniego nie przybliża go do zwycięstwa wbrew pozorom. Lepiej zrobić jeszcze więcej jednostek, może jakieś ulepszenie i dopiero potem kolejny atak, a przede wszystkim wyleczyć tę piechotę. Bardzo dobry ruch. Po co miałby teraz walczyć? Przecież wydobycie zostało już pohamowane. No i jak widzimy, Overseer wyjaśniony. Za moment będzie kolejne wyjście Biana i zapewne no jeszcze pogłębienie przewagi, a może nawet już wygrana. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten poprzedni atak już wygra. 4 mediwaki i lecą przez mapę. Jest jakiś nawet siege chunk, a nawet 2. Chociaż w ataku jeszcze takim pojedynczym podchodzi Bian. O, nieźle. Corrosive trafił coś. Bian skanuje, Bian ocenia i ocenił, że może atakować. No pewnie, że tak. No łatwo, łatwo. To jest piechota, która sobie z roachami świetnie radzi. Zwłaszcza w takiej proporcji. No i czekamy na GG. No i well played. Na razie Armani, no... Tak, widać było, że sobie nie radził z tym początkiem. Robił overlordy, gdy robić ich nie powinien. Także well played, panie Bian. Ruszamy. Jest nasz terrański Bian. Na razie szybkie, pewne zwycięstwo Biana. No i z drugiej strony... Z drużyny Freaks gra Armani. Zawodnicy mają nie tylko pchełki, ale też długie słuchawki. Czasami się ludzie o to pytają, to po raz kolejny wyjaśniam. Zawodnicy mają dwie pary słuchawek, bo jedne mają aktywne tłumienie. To są te słuchawki akurat Sony, tylko nie wiem, czy XM3, czy... To są chyba XM3, XM2 albo XM3. Takie flagowe, dość drogie, ale mają aktywne tłumienie, które naprawdę fajnie działa i faktycznie wygłusza mocno otoczenie. I dzięki temu zawodnicy nie słyszą tego, co się dzieje na publice.
Kiedyś używano takich budek w studiu GSL, które jeszcze w środku miały biały szum, czyli wszystko tak właśnie szumiało w środku tych budek i jeszcze dopiero jak sobie włożyłeś słuchawki, to dało się jakoś sensownie grać. Był taki system zwalczania dźwięku innymi dźwiękami, a teraz, no teraz też to tak trochę działa z tym aktywnym tłumieniem, ale trochę się to zmniejszyło, więc jest trochę inny wygląd całego spotkania. Trzeba odseparować zawodników od wszystkich innych dźwięków, żeby się mogli skupić oczywiście na rozgrywce, żeby przypadkiem czegoś nie usłyszeli. Nie, żeby przypadkiem nie mieli jak oszukiwać. No, ale wiadomo, że są różne dziwne technologie i czasami coś tam ktoś może wykombinować, ale miejmy nadzieję, że ci zawodnicy nic takiego nie robią. Raczej nie sądzę. Armani na razie musi opanować sztukę robienia overlordu, bym powiedział, bo poniosło go na poprzedniej mapie, zrobił zdecydowanie za dużo overlordów w początkowym etapie gry. No taki niby prosty błąd, rzekłbym amatorski, jak na zawodowca. A jednak zdarza się najlepszym. Ciekawe, czy są szanse, że Armani wygra chociażby jedną mapę. Bo tak jak mówiłem, statystycznie to trochę się do niego, no, ciężko uśmiechnąć. Los mu nie sprzyja. Bardzo mi się podoba, jak z Erglingami szuka Armani, co się dzieje, ale no oczywiście nic nie znajdzie, ale dobrze się może upewnić, czy Bian nie robi czegoś bardzo dziwnego. No to jest ciekawe. Nagle Armani robi aż 16 zerglingów na tym etapie gry. To jest bardzo nietypowe zachowanie, bo po co? Po co mu te zerglingi? Niby do ataku, może do obrony jakiegoś dziwnego ataku, ale no jednak myślę, że Armani chce być tutaj ofensywny, agresywny. Teraz robi dwa overlordy. Też coś właśnie chyba nie najlepiej wykonał Armani z tym supply blokiem. Lekkie błędy, lekkie niedociągnięcia, no ale zobaczmy, czy ryzyko Armaniego się opłaci. Widać, że poczuł stresa i no i ryzykuje, ale czy to ma szansę się udać? Mam wrażenie, że absolutnie nie. To jest banał. To nawet nie wiem, czy Bian musiał te SCV wyciągać z wydobycia. No zrobił to na wszelki wypadek, respektuje rywala, ale no to łatwe jest dla Biana. To w zasadzie powiedziałbym, że zdecydowanie bardziej sobie zaszkodził niż przeciwnikowi Armani. Bo nie robił dron, bo jeszcze był ten supply block i tak dalej, to się wszystko też negatywnie dla Armaniego skaluje. Wolniej się rozwinie, wolniej będzie masa, a Bian już oczywiście się oblizał, już ma steampacka gotowego, zaraz będą mediwaki i za momencik pierwszy przelot Biana. Kto wie, może zrobi już dużo, może wygra, ale nie powinien, no. Aż tak łatwo wygrać, mam nadzieję. Nadgonił zaraz troszeczkę Armani sytuację ekonomiczną. Pierwszy medivac już leci, drugi oczywiście również. O, ciekawe, jaka szybka zamiana, czyli Bian zrobił tylko dwa medivaki i Starport poleciał w inne miejsce zrobić swoją dobudówkę, żeby oddać też reaktor właśnie koszarom. Okej, taka roszada. Ciekawa zagrywka. Rzadko coś takiego terranie robią, ale to ma sens, bo faktycznie przez chwilę jest tego gazu nieco mniej w tym zagraniu. No i szybki przerzut, ale okazuje się, że nie ma gdzie na razie atakować Bian, czyli uff, nie będzie łatwo przegranej mapy. No i teraz już trzecią bazę buduje Bian. Widać, że chciał tutaj wywrzeć pewną presję. Jeszcze będzie atakować, tak sądzę, koreański teran, bo nie bez powodu ta trzecia baza jest taka późna. On chce mieć więcej jednostek, więc zapewne 2-3 siege tanki i taki push środkiem. A ten pierwszy, o tutaj właśnie ten zrzut marinami z dwoma medivakami, ma zatrzymać biomasę, tak żeby zrobić, no, drogę dla nadchodzącego ataku tyrana. Chyba, że dołem zaatakuje.
No to było banalne. To rozwalenie hadżerki. Tych zerglingów wcale nie jest tak zatrważająco dużo. Wow. Ej, no bez przesady. Takim pushem już tyle zrobi Bian? No chyba tak. Tanki niby stracone, ale... Bo to w marinach tak naprawdę jest też masa siły. Okej, okay, chyba ten pancerz też ratuje Armaniego, te plus jeden. Najgrubsze w ogóle są w miarę pancerne, ale... No ciężko, ciężko. Trochę Armani potraciłeś. Tak krzywie, bo widzę, jak wątpliwa jest ekonomia Armaniego. On ma tylko 52 drony. No z czego tutaj rzeźbić, jak nic prawie nie ma? Skąd ta masa ma się pojawić? O, może... A nie. O, wow, nawet nie złapał tego Medivaca. Jakieś parę marinów tak, ale tu miał być, tu powinien być Medivac złapany. Żeby chociaż lekko się ucieszył Armani. Dopiero teraz drony kolejne dorabia koreański zerk. No mam wrażenie, jakby Bian grał właśnie jak zawodowiec, jak znakomity zawodnik, który po prostu wykonuje swoją taktykę. Natomiast Armani trochę tak bardziej improwizuje, trochę tak zestresowany na tym turnieju i... Nie gra tak dobrze, jak wiem, że potrafi zagrać, bo to też jest jeden z na pewno, może nie czołowych, ale dobrych zergów z Korei Południowej. Jeszcze jest niedociągnięcie, jeżeli chodzi o wydobycie gazu w pierwszej bazie. No i oczywiście Hydraden, mam wrażenie, że Lurkery to jest jedyna deska ratunku dla Armaniego. I już nawet widać, że dokłada natychmiast ekstraktory w czwartej bazie, o ile ją teraz obroni, bo Bian znowu nadchodzi z atakiem, na razie lewą stroną. Pewnie będzie przerzut do pierwszej bazy, jeżeli się uda, bo tam jednostkami patroluje Armanin, ale przede wszystkim tutaj też kolejny atak Biana. Na godzinę szóstą chce wjeżdżać, skan zagrany, żeby rozwalać Cryptomory. Pytanie, czy może? No, chyba może. Tyle tanków rozłożył. Aż że na pewno roachami nie chcemy pod to tak bez przemyśleń podchodzić. Jakieś zerglingi od pleców, no coś by się tutaj dodatkowego przydało, ale niewiele ma Armani. No to jest ciekawe, zejście w dół. No cóż, królowe na górze padają, tutaj też się trochę sypie Armani, mam wrażenie. Tutaj oglądamy po prostu spektakl Biana. A jak tym razem zaatakuje Bian, jak tym razem obije przeciwnika? O, infestory! Fajnie, fajnie, tylko nie wiem, czy ich dobrze użyję. No, Fangal taki raczej w Medivaki i w Siege Tanka, powiedzmy. Ale nie zrobiło to dużego wrażenia. Natomiast tutaj będzie zaraz spore wrażenie, jak haczerka padnie. Okej, jednak nie padnie. Bian też nie ucieknie, bo tam zabrakło już Medivaka. Okej. Wyczyścił Armani, niech mu będzie, że faktycznie się powiodło. Obrażenia jednak, których doznał, też nie były takie pomijalne. Więcej jest CV niż dronek. Ale idzie konsekwentnie w kierunku lurkerów, to szanuję. No nawet patrząc na zegarek, to nie idzie tak wolno w te lurkery. No i kolejny, no podobny, żeby nie powiedzieć, ten sam atak Biana. Dwa medivaki od góry, reszta jednostek zaatakuje w kierunku godziny 6. No na razie respektuje Armani, ucieka roachami. No i chyba musi pilnować terana. No to jak się ciekawie Bian rozstawił, tak jakby spodziewał się właśnie wyjścia prawą stroną. Faktycznie to była taka szansa, że może roachy podejdą. W ogóle może w to wjechać Bian? No nie do końca, uznał, że chyba nie. Nie tak szybko przynajmniej, ale haczerka rozwalona. W ogóle też przez chwilę Armani miał przewagę w ulepszeniach, więc szanuję, że lepiej tego upilnował. Bian zapomniał trochę o plus 2 do ataku i pancerza, a pancerza to zwłaszcza zapomniał. Dobra, udało się dożyć do minuty, no już prawie 12. O nie, o nie, rozwalił tę haczerkę, niesamowite. Że to się udało, przy cały czas broniącym się zergu. No nie powinno tak być. Ale to duży błąd Armaniego. Znowu ekonomia cierpi. Ale jakoś się doczłapie do pierwszych lurkerów, mam nadzieję. No z lurkerami zaczyna się tworzyć jakaś iskierka nadziei.
No i tutaj fajnie było. O, wow, to było niezłe. Jan chciał podnieść te wyciągnięte mediwaki, znaczy wyciągnięte siczanki mediwakami, ale Armani trochę za szybko je rozwalił. Ale szanuję, że tak szybko to spróbował zrobić Bian. To była natychmiastowa praktycznie reakcja. On już wiedział, że zaraz będzie to wyciągnięcie, już zaczął lecieć mediwakami od razu. Rzucił się jak szczupak, ale nie poszło. No i teraz pierwsze lurkery. Jakby je tak zakopać w tym miejscu, gdzie podchodzi od prawej strony mapy Bian. Niedaleko potencjalnej bazy na godzinie 5, gdzieś tam te lurkery jakby był hold position, no ale widzę, że skan zagrany i teraz pierwsze lurkery prawdopodobnie już zauważył Bian. Baza na godzinie 10 chyba też nie powstanie. No, dobra, jeszcze obronił. No ale to jest atak, na który jest nieprzygotowany Armani. Hatcherka na pewno może zostać zniszczona, jak tylko będzie chciał Bian. Ale nie wyklikał jej. A teraz już tak. Nie no, nawet nie było lurkerów w sumie tutaj w tej obronie. One są tutaj na godzinie 10. Ej, czy można to zniszczyć? Wow, można. Jak ładnie Bian to wyklikał. Jak zauważył i teraz Vipery jeszcze złapane. Armani zaskoczony. No i zmiażdżony. Lurkery są odsuwane, ale on jest w zasadzie na trzech bazach z powrotem. Mega ciężko coś takiego grać. Ciekawe, czy Bian pójdzie... A, już przeszedł w ghosty. Dobra, przepraszam bardzo, że poddaję w wątpliwość, ale Bian miewał takie gry w swojej historii, że lubił ghosty pomijać. On zrobił cztery orbitale zamiast planetarkę. No też nieciekawe, ciekawe. Armani oczywiście atakuje, bo już niewiele opcji mu pozostało. Ciężko ekspować, jak Teran tak mocno go atakuje. No i teraz lurkery zostaną wyczyszczone i to w zasadzie było jedyne na narzędzie Armaniego, jakie jeszcze sensowne posiadał. Trzy lurkery tylko pozostały. No jak żyć? A i tak jak patrzę na Terana, to trochę może wolno zakłada kolejne bazy. Niektórzy by jeszcze szybciej ekspowali. ...4000 surowców różnicy. Oczywiście lepiej wymienia się Bian. No i kolejny atak. Tutaj to już chyba będzie planetarka, mam nadzieję. Tak jest. No i zmierza po bazę na godzinie 10. Bian, teraz większość jednostek właśnie zaatakuje górą. Viper wyciąga, no on dwa siszczanki, bardzo dobrze, no ale snipe też poleciał. No i po Viperach nawet. Żadnych obecnie na mapie Armani nie posiada. Tutaj znowu skromny atak, nie taki... O, on w to wchodzi, no tak, nagie lurkery, odsłonięte lurkery. No i pięknie, to było mega dobre, że tak zauważył i wykorzystał okazję Bian. To chyba będzie w końcu koniec. To musi być koniec, GG. Well played. I mamy 2-0 już dla Biana. Terran, Bian. Trzecia mapa, idzie szybko i sprawnie Bian, podobnie jak Maru. Sir, Armani. No, pięknie, bo być może właśnie w kolejnej rundzie zagra na siebie właśnie dwóch Terran, Maru i Bian. Witamy Rokuto, kiedy ranne wstają z zorze. To jest chyba dnia Świra. Piękna, piękna modlitwa z rana, tak. Znaczy w sumie też na do snu. Tak zwana modlitwa Polaka, piękna scena. W górnym prawym rogu oczywiście Armani. I zaczynamy. Stargazers.
Mapa tym razem taka niby duża, niby zachęcająca do dłuższej gry, ale można też spokojnie lecieć i szybko atakować górą. Tam jest taka przestrzeń. A do nawet przerzucenia siege tanków, marinów i oczywiście dalszego atakowania w kierunku pierwszej bazy Armaniego. No, dużo, dużo właśnie taktyk na tej mapie, takich zupełnie... No, nawet niespodziewanych, powiedziałbym, że na tej mapie grają Terranie. Ja jestem w ogóle wielkim fanem na tej mapie grania właśnie tej bezpiecznej, ukrytej bazy, tak jak tam nawet widzimy, że CV już zbiera kryształek. Bo o właśnie, tutaj on najpierw zbiera kryształek, żeby już tylko trzy kursy były potrzebne, żeby odblokować te minerały. I stawia command center obok. Taka lekka, ale jednak fajna optymalizacja. Oczywiście będzie Reaper. I niektórzy Terranie na przykład nigdy nie zajmują tutaj trzeciej bazy i z perspektywy Biana po prostu należy zebrać tam jeszcze minerały blokujące rampę, wyjście właśnie sobie dodatkowe można odblokować i atakować do przeciwnika, taka dwubazówka. Kto wie, może coś takiego zobaczymy. A może i nie. Dobra, znakomicie. Reaper się zachowuje. Jeszcze może jakąś dronę wyciągnie. To już byłby wyborny początek dla Biana. Dobra, kolejne minerały są zbierane. No, Armani, podobnie jak Bian, też chyba lubi tę ukrytą bazę, to bezpieczeństwo. Ale jednak będzie też trzecia baza Biana, czyli mamy standard, no, względny standard. Może to będzie też mecz, w którym Bian pokaże nam, jak się kampi, jak będzie się bronić dobrze. O, Armani już robi Lera, czyli też duża szansa na oczywiście mutaliski na tej mapie. Ewentualnie... O, ja bym z chęcią zobaczył jeszcze te swarm hosty z Nydusami może, albo i bez Nydusów. To zależy. Ale już jak patrzę na te kolejne zajmowane ekstraktory, to sądzę, że właśnie to jednak będą mutaliski szybkie w miarę dwubazowe. Trzecią bazę późno dość, tak stosunkowo późno postawi Armani. Przeważnie Ozergowie stawiają przed trzecią minutą. O, a tu jeszcze widzę, że zaczął coś budować i anulował. To chyba był Spinecrawler. Ale jednak atak Terrana nie nadchodzi. O, to jednak Armani też zakłada bazę tutaj? O. Myślałem, że będzie na godzinie pierwszej, skoro... Ej, no tam zbierała drona, minerały, potem się rozmyślił i zrobił gdzie indziej bazę? To ciekawe, to dziwne. A zupełnie się nie spodziewałem. No jest Spire. No i Baneling Nest oczywiście też. Zbiera sporo gazu Armani. No, przypomina bardzo te taktyki, które... Przez wiele lat w StarCraft 1 używali i używają dalej Zergowie, czyli dwubazowe szybkie muty i lecimy w coś innego. No to bardzo podobnie jak widzimy wygląda w StarCraft 2, z tym, że oczywiście dynamika gry Terranem jest nieco inna. Tutaj się bardziej stawia już na właśnie szybszą trzecią bazę, nie trzeba tak długo siedzieć na dwóch. Chociaż pewnie jakby się uprzeć to i... Może nawet na w StarCraft 1 może też da się tak szybko trzy bazy zagrać na dwubazowego Mutalisk Zerga, ale to nie dawałbym takiej gwarancji. O, a tu się już tak wcześniej sprytnie chciał zachować dronami Armani. Wcześniej tutaj one sobie zaparkowały, żeby zacząć zbierać, a tu Heliony je zredukowały. No, trzy drony niby niedużo, ale zawsze coś. W zasadzie w tej taktyce z Mutaliskami to mam wrażenie, że nawet są bardzo cenne i trzy drony. Oho, a co dopiero kolejne cztery? Dobra, tylko dwie na razie przegrillował Bian. W tym podjeździe, ale jeszcze to w sumie nie koniec tego ataku może. Nie, dobra, okej, okay. Pięć dronek w tej poprzedniej, aktualnej akcji. Za moment mutaliski.
Zabijamy się chyba motalisków. No, powinien spodziewać, moim zdaniem, nawet bardzo. Jak się spojrzy na timing tej trzeciej bazy Zerga, to ona była ani tam przed to właśnie, ani przed końcem trzeciej minuty, ani koło piątej minuty, więc to nie jest tak, że to jest jakaś szybka czwarta. To musi być dopiero trzecia baza. Jak trzecia baza jest w tym momencie stawiana, to jest duża szansa, że to właśnie są motaliski. No i niby gotowy Bian, bo ma jakiegoś tureta, ma mariny, ale ten turet nie jest idealnie ustawiony, ten pierwszy, drugi już sensowniej. No ale mariny przynajmniej są na miejscu, więc jak dobrze wydedukował Bian, to faktycznie tych motalisków się w miarę spodziewał. Dało się założyć ten scenariusz z perspektywy Biana. Ale nie bez stra... O, od razu na kontrę. Taka sytuacja ciekawa. Mega ciekawe, no ale jakże ryzykowne, no bo teraz co tak naprawdę broni Biana? Parę turetów na krzyż, jakby tam były jeszcze jakieś zerglingi, to mam wrażenie, że Armani mógłby wygrać, no ale zerglingi na razie bronią. Jak biegnie po... w sumie nie wiadomo po co, czy po spawnik pula. W ogóle mega potęga tych marinów polega na tym, że one już mają ulepszenia 1-1 i teraz stoją też fajnie między budynkami. No spawnik puli jest chyba nie do obrony. Ładnie, ale nie, jednak Bian chce się wymieniać, może chce nawet wygrać. Teraz po mutaliskach celuje Bian, że zniszczy ich dużo. 3-4 chyba za moment 5 mutalisków, dużo, całkiem dużo. Nie stracił spawnik pula, łącznie aż 6 mutalisków nawet jeszcze wyklikał Bian na kolejnego. Ładnie. No to nie są tanie rzeczy te mutaliski i też zauważmy, że wymusił powrót tych jednostek Armani. Bian wymusił powrót tych jednostek. I one nie zadawały obrażeń. Oj, o, dobre. Dobre reagowanie u Armaniego. Jest jednak wola walki i zwycięstwa. No ale teraz ma mniej dron niż jest SCV, chociaż to nie jest takie rzadkie w tym stylu. W tym stylu gry, tylko że no kurczę, to boli. Jak teraz musiał przerwać wydobycie w pierwszej bazie gazu i minerałów, to już jest trochę do tyłu właśnie, jeżeli chodzi o liczbę mutalisków, Bane'ów. Przynajmniej szybkość do Bane'ów jest gotowa. Ale o ulepszeniach na razie można zapomnieć, jak ta mina odpali w mutaliski. Druga mina też była bardzo przyzwoita. No za dużo traci Armani. Za dużo, za szybko. No i chyba nie będzie cudu. Mina odpaliła w Overlorda, aż nie wierzę. Oj, wow, i tutaj jeszcze Medivac z marinami w środku też padł. O nie, mina znowu odpali. Okej, Armani ogarnął. Aczkolwiek... problemów nie będzie końca, bo Bian dalej w natarciu. Mam wrażenie, że trochę tutaj Bian przeszarżował w pewnej chwili. Lekko tak, może już liczył, że wygrał. Aczkolwiek prowadzenie nadal po stronie Terana. Zakolejkował też plus 2 do ataku, ale znowu zapomina o pancerzu. Już mu się to raz zdarzyło. Może rozwalić sobie jeszcze te skałki na środku Bian, gdyby chciał. No i faktycznie tak zrobi. Szansa, no jaka szybka reakcja. Bardzo dobrze ustawione królowe w okolice godziny 3 przy tej ekspansji, do której zaraz wleci Medivac z marinami. No właśnie tutaj. Ale nie celuje, nie patrzy tak dobrze Armani. No i nawet mariny może rozwalą te wszystkie królowe, jak dobrze pójdzie. Mina, oj, to była dobra mina. Nawet bardzo dobra mina. Coraz ciężej dla Armaniego. Coraz więcej problemów, aczkolwiek tutaj chociaż te mutaliski wybroniły, no ale spada w zaopatrzeniu i nie może się rozpędzić, nie może tej ekonomii zbudować cały czas Armani. Przynajmniej dogoni w ulepszeniach. A nie, nie dogoni w ulepszeniach. Nadal Bian ma przewagę. A to nie są małe rzeczy. Coraz bliżej zwycięstwa Bian, coraz głębiej sięga na tereny Armaniego. Ale chyba nie da się jeszcze przebić, chociaż to nie są złe... O, jest złe wymiany i teraz jeszcze ile mutalisków tutaj może paść? No, goni go Armani, nie wiem w sumie po co, na co i dlaczego, ale... walka poza biomasą nie jest wskazana i teraz jeszcze ten przerzut w zasadzie nie do obrony. Nie do takiego wczesnego... Nawet haczerkę chyba straci.
No to boli. Pięknie ogarnął Bian. No i tutaj z Bainami oczywiście żartów nie ma, jeszcze mina odpaliła. No, Bian jak pędzi na godzinę trzecią. Tutaj znowu Mariny się nie wymieniają tak źle z mutaliskami. Trochę poobijane te twoje Mariny, panie Bian. Może warto spowolnić się akurat nimi. Aż po cztery marudery, Marinę, miny robi. Teran wyczyścił biomasę na dole mapy. No i cóż, tam nawet nie ma czwartej bazy Armani. Czterobazowy teren na trzybazowego Zerga. No czeka Armani jak na wyrok. A kolejny atak Biana. O wow, jeszcze ta mina jak odpaliła. No i GG. Poddaje się Armani. Spodziewane to poddanie, bo co tak naprawdę może zrobić? Armani się uśmiecha. A w kierunku Solara chyba. GG. Kolejne jednostronne starcie. Kolejne zwycięstwo Terrana i mamy Maru kontra Bian w ćwierćfinale GSL Super Tournament od Afrika TV. No nie poszła seria Armaniemu, nic. Nic w zasadzie nie wyszło jakoś dobrze. Było może kilka walk tylko, które były no naprawdę okej, ale żadna taktyka, żadna koncepcja się nie przebiła. GG wygrywa jedyny trański mistrz świata Bian.